No to sobie chyba zajdę, zasiądę do wieżyczki, do środka. Dużo opuszczonych budynków, a tak sobie można przycupnąć, klapnąć, odpocząć. Więc witam serdecznie w kolejny dzień na Malcie. W kolejnym odcinku kanału, oczywiście z kamerą w terenie. Piękny kolor wody się zrobił, więc zapraszam na odcinek. Dotarłem do wieży radarowej. Dużo opuszczonych budynków. Zobaczcie, obrócę kamerę. Jeśli się wsłuchacie w dźwięk, to słuchajcie, jak to się obraca, jak wiatr faluje między tą wajchą całą. Nieźle, także stacja radarowa zaliczona. Ciekawe, czy to po prostu pozostałości tych budynków, to tutaj są ogólnie z obsługi, że tutaj coś funkcjonowało i może ktoś pracował. Nie mam dosłownie zielonego pojęcia na ten temat, ale nie byłbym sobą, żebym nie zaszedł, nie zobaczył, co tutaj w ogóle jest, jak to wygląda w środku. Opuszczone takie. Nie wiem, co tu naprawdę było. Dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś może tym się interesuje i ma pojęcie o tym. Jest jeszcze jeden, ale zamknięty już chyba. Tak, to tutaj. Są jakieś niby schody, ale tylko do kawałka, żeby później na dalsze piętro nikt się nie wdrapał. Chociaż powiem, gdyby ktoś się uparł, to i tak by wszedł. Czyli tu było pięterko jeszcze nawet. No właśnie, dużo, dużo takich pozostałości tutaj widać. Podejdę sobie dalej, bo tutaj jeszcze kawałek jakiejś ściany jest. Ta stacja radarowa. A tam kolejny punkt widokowy chyba. Mamy napisane, że właśnie tutaj stoi taka, nie wiem jak to nazwać, rzeźba, czy to co to jest, NOX, że został zaprojektowany właśnie przez studentów wydziału, Uniwersytetu Wydziału na Malcie. I że służy to do jakiegoś tam czasomierzu, do mierzenia czasu. Widzicie, tutaj jest pokazane. A tak wygląda to tutaj. No nie wiem, jak to tam mierzy czas, pewnie od padania słońca lub jakoś w tym stylu. Nie mam pojęcia, nie znam się. Ale taką ciekawostkę wam tutaj pokazuję. Sobie na pobliskiej ławeczce, żeby sobie troszkę odsapnąć. I przy okazji chcę wam pokazać fajny punkt widokowy, tylko muszę obrócić kamerkę. O, cyk, tutaj sobie piraci przypłynęli z Karaibów. I tutaj dalej obracamy wszystko ładnie, pięknie.
tam daleko właśnie co widać jest miejscowość Mylicha. Ej, słuchajcie, chyba mi się udało, bo jednak wieża jest otwarta, więc możliwe, że pozwiedzamy. Już właśnie wszedłem do środka. Bilet ci kosztuje 2,50 euro. Można płacić kartą i można gotóweczką. I zaraz zobaczymy piękne widoczki z samej wieży. Ale klimat. To nawet jeszcze na samą górę nie wchodzimy, tylko sobie tutaj można przejść, zobaczyć przejście jakieś. Widoczek przez okno, chociaż będziemy się patrzeć później z samej góry. Ale klimat. Mi się podoba widok na okolice, sztosik, nie? Pięknie. Ale się trafiło, że otwarta. Tutaj luknijcie. Zobaczcie, tutaj jest hotel, gdzie się zatrzymałem. I tam właśnie mam balkon ze swojego pokoju. I właśnie zaraz tam dodam ujęcie z balkonu. No i tutaj, tak jak wam mówiłem, widok z balkonu, z pokoju, który wynajmuję w hotelu. Tutaj właśnie jest czerwona wieża. Żebyście zauważyli, jak tą wieżę widać. Taka ciekawostka. Są bombki, to można postrzelać z armatki sobie. No to sobie chyba zajdę, zasiądę do wieżyczki, do środka. Jednej z czterech. No i co nieco wam spróbuję opowiedzieć. Wieża Świętej Gaty, w której się znajdujemy, stanowi bogatą część systemu obronnego wybrzeży Malty i składa się ona z fortyfikacji i wież widokowych, a została wybudowana przez rycerzy zakonu świętego Jana. Wbudowano ją w latach 1648-49 w celu obrony linii brzegowej przed najazdem Turków i barbarzyńskich korsarzy z północy Afryki. Ciekawostką też jest to, że wieża nigdy nie została zaatakowana przez Turków lub piratów ze czasów panowania zakonu świętego Jana. Chodzić będziemy takimi strumymi dość schodami nawet. O kurde, kamerka mi się przystawia. Ale zobaczcie, kurczę, klimacik taki ma swój. Wszystko w ogóle tutaj, wszystkie zabytki mają jakiś taki swój klimacik. Co bardzo mi się właśnie to podoba. No więc, jak wam się podobało? Może tam jakieś ekstra wow nie było, czy coś w tym stylu. Ale kawałeczek historii, co też jest dość ciekawe. No i piękne widoki z góry. Wieża Świętej Agaty robi robotę. Tutaj kolor wody robi robotę, spójrzcie. Kurde, coś pięknego normalnie. No więc, jeśli wam się spodobało, to zostawcie jakiś komentarz pod spodem, łapkę w górę.
zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, siemano.